Wyjdę po tych schodach. Wyjdę po tych schodach. Ej, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Czy ona wam nie przypomina teraz tutaj klątwy? W sensie, jak oglądaliście klątwę japońską? Czy to mina? Ta klątwa się tak spina po tych schodach właśnie w ten sposób. Powinna teraz wrzeszczeć. Nie zabijaj mnie! To dziecko mnie zaraz zeżre! Dziecko mnie zeżre! Dziecko mnie zeżre! Uciekamy! Jezus Maria! Chyba my je zeżarliśmy. Thank you.
Cześć, kochani, z tej strony Mrs. Scarlett, zapraszam was na cudowną Audrey. Pewnie widzieliście cutscenkę na początku, mam nadzieję, że ona pojawi się na początku, ponieważ jak się nie pojawiła, to troszeczkę mi to skomplikuje grę. Nie, no pojawi się, pojawi, zmontuję ją. Patrzcie, kogo tutaj mamy, pewnie zastanawiacie się, co to za dziecko, what the fuck w ogóle. To dziecko, moi drodzy, to jest Lily! Lily została przerobiona, Lily otrzymała też nawet nowe stroje ode mnie, akurat może nie tę sukienkę. Natomiast stwierdziłam, że pora jej zmienić włoski na takie typowo blond, które udało mi się pobrać ostatnio, na modę się wybrałam, słuchajcie, na modę, śmiałam się na mojej grupie, jak wrzuciłam wam zdjęcie naszej Audrey, że ja się wybieram na modę właśnie odnośnie dzieci i planowałam właśnie przerobić sobie naszą Lilę, żeby bardziej była taka fajna. I mam dla was jeszcze jedną niespodziankę, którą wam teraz pokażę, bo jej też nie widzieliście, jeżeli nie jesteście na grupie, bo jak ktoś był na grupie, to dostał spoiler. Zmieniłam salon Audrey. Zmieniłam, pomyślałam sobie, że trzeba to wszystko inaczej ułożyć. Więc kanapa, która tutaj stała, została stąd wyciągnięta i wstawiłam w jej miejsce, słuchajcie, fortepian razem z kwiatami, a kącik taki telewizyjno-rodzinny postanowiłam zorganizować w tym miejscu. Wprawdzie ten telewizor jest paskudnie wielki, ale nie wiem, jakoś tak tutaj został, wpadałoby mi jeszcze tu gdzieś konsolę wcisnąć. Mamy kominek, mamy tutaj napisane, co Audrey potrzebuje, co trzeba zrobić w domu, jakieś tam pierdółki, lampeczki i mamy tutaj ozdoby w ogóle na screenie na mojej grupie. Pamiętajcie, Team Scarlett, jeżeli nie jesteście, to was zapraszam. Było mniej więcej ucięte to w ten sposób zdjęcie, więc musiałam napisać, że słuchajcie, na tym obrazie wcale nie jest kobieta naga z cyckami na wierzchu, tylko że to jest mężczyzna. No jak widzicie, jest to mężczyzna. Więc spoko loko, nic się nie dzieje, żadnej pornografii na nagraniu nie mamy. Kanapa, słuchajcie, dwa fotele, tutaj jest skrzynia, stoliczek, dywanik, więc fajnie mi się wydaje, fajnie, nie? Wypadało nam coś tutaj poodświeżać, żeby to wyglądało nam dużo tutaj lepiej, fajnie, żeby rodzina sobie mogła tutaj wspólnie usiąść. I kochani moi, Audrey wróciła w bardzo flirciarskim na... Ale ty biegniesz! O matko boska, jak ty popierdzielasz! Niczym, nie wiem, Superman. Tylko brakuje ci pelerynki. No dobra, popierdzielaj, dziecko, popierdzielaj, biegaj sobie. Audrey się ma fantastycznie, Audrey właśnie wróciła od Jerego. Po małym baraszkowaniu. Jednakże, kochani, Audrey musi sobie z Jerem porozmawiać. Wiecie dlaczego? W sumie raz wystarczy je dać sprzątni. Musi sobie porozmawiać, dlatego że... No to był taki jednorazowy wyskok spowodowany tym, że się napili razem. No i poza tym Bella zrobiła tutaj aferę, Bella zrobiła na tyle aferę, że poszła do mata, więc wszystkie tutaj nasze relacje się troszeczkę posypały. Widzę tutaj, że Ryan z Michaelem jak zwykle będą plotkować na temat poczynań swojej mamy, ale niech plotkują, jeżeli mają taką ochotę, ty sobie weźmiesz porcję, a bierz, ty w sumie też sobie weź coś do zjedzenia. Maleńkiej chce się siusiu i jest rozgniewana. Audrey powinnaś się zająć mało, ewentualnie mała powinnaś sama się sobą zająć i się wywspinać do nocnika. Dasz radę się wywspinać do nocnika, czy zajmie ci to za dużo? Chociaż z twoim popierdzielaniem ty idziesz tak pewnie, że... Matko boska. Ale to jest fenomenalne. Mogłabyś jeszcze po schodach tak się powspinać. Dasz radę? Nie. Po schodach jednak będziesz się wspinać wolno. Kto tutaj wrzeszczy nam? Ktoś tam tu wrzeszczał, coś słyszałam, jakieś wrzaski dziwne. A tutaj żadnych już trupów duchów nie powinniśmy mieć, bo Jerry został zmartwychwstany. Natomiast ty chcesz sprawdzić, jak się ma małe dziecko. Nie sprawdzę, jak się ma małe dziecko, tylko weź ty się, chłopie, sobą zajmij, wyrzuć zepsute jedzenie. Potem otwieramy lodówkę i weź sobie zjedz tutaj ciasto. Audrey już ożywiła waszego ojca. Audrey, rozmnażaj sobie natomiast żabę. To się nam przyda. Mamy nawet urnę świętej pamięci Jerego Adwilsona, który aktualnie żyje. Audrey, tutaj sprzątnij jeszcze to. Ty naprawdę czujesz się wyśmienicie. W każdym razie, jak mówię, Audrey musi porozmawiać z Jerem i bardzo bym chciała, żebyś ty to teraz zrobiła, kochana. Znaczy teraz nie zrobić, bo jest trzecia, on się na ciebie wydrze, jak do niego zadzwonisz. Z Bellą się nienawidzicie teraz. Musi porozmawiać, ponieważ Audrey, powiem wam szczerze, ona nie czuje tego. Nie czuje tego, żeby móc razem z Jerem tworzyć wspaniałą rodzinę. I kochani, kolejna ważna informacja, o której wam zapomniałam powiedzieć, Audrey jest, słuchajcie, dorosłą. Ale teraz pewnie zapytacie, dlaczego wam nie pokazałam jej urodzin? Ano, nie pokazałam wam dlatego, że nagram gameplaya
który, jak go przeglądałam, był tak nudny. Na nim naprawdę, mimo że były urodziny, nic się nie działo, więc ja tak pomyślałam sobie i stwierdziłam, że ja nie będę tego wrzucać, bo nie ma co oglądać. Nie ma co oglądać, raczej byście się denerwowali, raczej byłoby to kiepskie. Więc, kochani, naprawdę nie działo się nic jakiegoś wyśmienicie interesującego, więc nie musicie się martwić. O, pielęgnuj ogród, bo masz tutaj rośliny umierające. No i tyle, no, tyle. Audrey jest dorosłą, ale Audrey jakoś tak z wyglądu, jak widzicie, się niewiele zmieniła, więc no. Jerry też jest dorosłym, więc nasi Simowie wszyscy się tutaj powoli już postarzyli. Jedyną młodą dorosłą, którą została, jest Kimberly, ale Kimberly była dużo młodsza od Jerry'ego, więc jeszcze tutaj nic z nią nie robiłam. Co jest z tobą? Ty byś chciała do mamusi oglądać, co ona robi. Mamusia zaraz cię uśpi, kochanie. Twoi bracia tutaj sobie zjedzą. Ty już zjadłeś? Zjadłeś! Ej, Michael! Odrabiaj lekcję w takim razie, skoro zjadłeś. Ryan, ty też sobie poodrabiaj lekcję. Ryan. Chciałam Ryana. Odrabiaj, Ryan, lekcję. Michael i Ryan muszą sobie tutaj poprawić swoje oceny z tego, co mi się wydaje, bo chyba nie macie najlepszych. Co masz? Nie no, masz piątkowe, ale w porządku. Ty natomiast masz przeciętne i piątkowe, więc jak mówię właśnie, Ryan i Michael muszą sobie tutaj poprawić oceny. I cóż, no cóż. I będziemy dalej żyć. Szczepionka, szczepiona roślina, jakoś normalne szczepionka, tak, szczepionka, brawo Karolina. Inteligencja level hard, szczepionka. Jezus Maria, jak ona popierdziela! Jak ona popierdziela, ale słuchajcie, bzium, zatrzymanie i... Wyjdę po tych schodach! Ej, patrzcie, czy ona wam nie przypomina teraz tutaj klątwy? W sensie, jak oglądaliście klątwę japońską? Czy ta mina? Ta klątwa się tak spina po tych schodach właśnie w ten sposób. Powinnam teraz wrzeszczeć. Nie zabijaj mnie! To dziecko mnie zaraz zeżre! Dziecko mnie zeżre! Uciekamy! Jezus Maria! Chyba my je zeżarliśmy. Dobra, koniec śmieszków. Dziecko wychodzi, bo dziecko chce iść spać. Ona ma dość, że nikt jej nie usypia. Matka, gdzie jesteś? Matka! Matka powinna się zająć dzieckiem, jesteś wyrodna. Nie, no nie jest wyrodna. Nie będę na nią tak może krzyczeć, bo ja tak podnoszę głos, a potem będę musiała w montażu wszystko ściszać. Co ty masz za fryzurę? Przecież ja ci zmieniałam, dziecko, włosy! Dziecko, nie! Dziecko! Nie. Dziecko, nie pójdziesz w takim razie spać. Dziecko, życie tak nie wygląda. Wpiszemy sobie tutaj mój ulubiony kod na edycję Simów. W sensie taką edycję pełną i zmienimy ci wygląd, ponieważ twoje włosy ja ci zmieniłam i powinnaś mieć te zmienione, a nie takie rzeczy. Ale jest z tego plus, może to jest, słuchajcie, znak od Boga, że miałam wam pokazać ją w kasie, a nie naśmiewać się z niej i jej prędkości biegania. Jest dziecko. Dziecko, zmieniamy ci wygląd. Na ten wygląd. Miałaś mieć takie włosy wszędzie. Halo włosy, właśnie. A, i strój. To jest jej strój codzienny. Tak, moi drodzy. Ma też drugi. To jest jej drugi strój codzienny, więc Lily wygląda zupełnie inaczej. Natomiast Audrey chyba też ma coś nowego. Tak mi się wydaje, skoro już tu jesteśmy, to przejdźmy i sprawdźmy. No nie to, to nie jest na pewno nic nowego. Tu też nie jest nic nowego. To też. No to jest prawie, bo było na cutscenie. A w piątce masz coś nowego? No, to w piątce taki standard, ponieważ te dżinsy w końcu ściągnęłam, które mi się tak podobały, więc teraz wszystkie moje simki w nich, no, pomykają. Natomiast ja mam pewien problem. I w takim razie, skoro tu jesteśmy, was o to zapytam, bo to jest skin Audrey nowy. Natomiast klasyczny skin Audrey, moi drodzy, w ogóle, Boże Święta, się postarzałaś, kochana, w tym wieku dorosłym. Klasyczny skin Audrey to jest ten. I który jest lepszy? Ten skin Audrey? Czy ten skin Audrey? Dawajcie znać w komentarzu, który skin Audrey dla was jest lepszy. Ten jest chyba Gigi się nazywa. Tudzież Gigi, nie wiem. A ten wiadomo, to jak jest podpisane. Dawajcie mi znać, bo to jest dosyć ważne. Ryan i Michael się natomiast niewiele zmienili. Aczkolwiek troszeczkę mam tutaj dylemat, jeżeli chodzi o Ryana, bo mnie kusi, bo jest teraz fryzura, której jestem wielkim miłośnikiem i chciałabym ją dać wszystkim Simom i tak bardzo chciałabym ją dać wszystkim Simom, że nikomu jej jeszcze nie dam. Mianowicie ta fryzura. Czy nie zmienić Ryanowi włosów na te? Bo jakoś tak mi się bardziej podoba. A w ogóle jako blondyn wygląda nieźle. No, na razie ma te. I na tym by to poprzestało. Potwierdzamy i przechodzimy dalej do rozgrywki, żeby nie było, że zmieniam Simów na nagraniu. Jezu, jaki mam brudny monitor. Trzeba to wyczyścić. Widzimy się za chwilę, jak w końcu wejdzie nam do domu.
Dobra, dziecko wygląda wreszcie odpowiednio. Idź spać, kochana moja, dobranoc, słodkich snów. Niech przyśnią ci się motylki, kwiatuszki itp. itd. do wyboru do koloru. Natomiast Audrey, czy ty już prawie swój ogród ogarnęłaś, bo jeszcze tutaj nie ogarnęłaś, więc pielęgnuj, kochanie, pielęgnuj. Nie, nie, nie rozmawiaj z Ryanem. Olej swoje dziecko. Dziecko nie potrzebuje twojej uwagi. Popielęgnuj ogród. Ryan, kochany mój, z Michaelem byś sobie porozmawiał, nie wiem, parodiuj innego Sima, popraw humor, parodiuj cię swojego matkę i ojca, swoich rodziców, którzy na zmianę są ze sobą, nie są ze sobą, barabara robią i nie robią. Natomiast tak, wypadałoby, kochani, oprócz tego, że dzisiaj Audrey porozmawia z Jerrym na temat tego, że chyba jednak nie, że to była taka chwilowa słabość, wypadałoby, słuchajcie, żeby Ryan może spotkał się z jakąś swoją panną. W ogóle śmialiście się, że Daisy wygląda jak smerfetka, ja wiem, bo to celowo. Ale Ryan, gdzie są twoje miłości? Jest Clara, jest Vivienne, jakoś tak kiepsko u ciebie z tym. Bardziej ty lubisz chyba Vivienne niż Clara. Z Clarą było Barabara. Z Clarą, moi drodzy, było Barabara, jakbyście nie widzieli, w Ryanie i Michaelu na Gigancie. Był taki jeden odcinek, miała być to miniseria, ale potem z tego zrezygnowałam. Natomiast ty z nikim tutaj nie miałeś nic. O tak, z Yuki. Wiecie, jaka jest akcja z Yuki? Masakra, ona ma dziecko. Naprawdę ma dziecko. Urodziła dziecko jako nastolatka. I miała chyba jeden dzień do zmiany grupy wiekowej i nie wiem, czemu się jeszcze nie zestarzała. Zakochani, para ciekawych siebie serc. Chociaż pasowaliby do siebie, prawda? I jesteście śpiącym, więc może wypadałoby, żebyście się zdrzemnęli. Zawsze mylę im łóżka i nie mam zielonego pojęcia, który gdzie powinien spać. Więc może tak. Ty śpisz tu, a ty tu nie. Ty chyba śpisz tu. Tak by było? Nie, obejrzyj, idź spać. Chciałam, żebyś się wyspał. Właśnie, idź spać tu. Natomiast ty idź spać tu. I potem pójdziecie sobie do szkoły. A Audrey? Audrey, widzę tutaj, że powinnaś chyba posprzątać, więc posprzątaj. I będziemy zaraz wzywać twojego ex-męża. Nie jesteście już żadnym małżeństwem, ponieważ on umarł i śmierć was rozłączyła. Zmienimy ci strój, żebyś nie biegała nam tutaj w stroju kąpielowym, ponieważ na cutscenie niestety nie słuchałaś się mnie i wolałaś strój kąpielowy, ponieważ chciałaś się przebierać. Cały czas skakiwała mi do basenu. Niewdzięcznica jesteś. Nie, no może nie niewdzięcznica, ale na pewno wolna wola zrobiła swoje, jednak bez wolnej woli ja nie lubię grać. Zmienisz strój i czekamy na godzinę siódmą, więc w oczekiwaniu na siódmą ty się wysiusiasz. Siódma dlatego, żeby zaprosić Jerego, jak już wspomniałam. Będziemy mieć tutaj ciężką rozmowę. No, ładnie wyglądasz. Podoba mi się. Znaczy, ta fryzura jest nie bardzo twoja, ponieważ to nie jest do końca twój kolor włosów, ale przymknijmy na to oko. Zauważyliście, że często na gameplayach pokazuję wam simów robiących kupę? Nie wiem, z czego to się bierze. Michael zaczyna szkołę za około godziny. Zaczynaj, Michael. Ryanie, też zaczynaj. Jedynie z nami zostanie nasza maleńka. Tutaj tak czy siak się Jerry powinien przypałętać, bo on lubi nas odwiedzać. Jest godzina siódma, więc, kochanie moje, wzywamy Jerry'ego. Jerry, chodź do nas. Nie zaproś na randkę. Nie możesz go zaprosić do domu? Nie, jest. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli, ale jestem ślepa. Chodź do nas. Jerry, czy przyjdziesz do nas, żeby się z nami spotkać i omówić nasze życie? Gerard Wilson zaraz tutaj będzie. Więc Jerry, teleportacja jest? Jesteś, Jerry, jesteś. Nie będziemy budzić na razie Ryana i Michaela, wiecie? Bo Ryan i Michael sobie pośpią w międzyczasie. Trochę ich później puścimy do szkoły. Niech im się ta energia odbuduje. Natomiast Audrey, ja bym chciała, żebyś ty zaprosiła do środka. Zaproś do środka Jerry'ego. Jerry w ogóle tutaj z tobą mieszkał, ale Jerry się wyprowadził, bo to jest dom Audrey, nie Jerry'ego. Od początku był domem Audrey. Jerry nie chciał jej pożyczyć pieniędzy na ten dom. Jeżeli nie oglądaliście wcześniejszych odcinków z domu Audrey, to was zachęcam, bo się działo, różne rzeczy się działy. Widzicie, Jerry jest tutaj załamany, że go Bella przyłapała na Barabara. Natomiast tak, pomóż naprawić złe relacje? No chyba nie bardzo. Ja byłam ciekawa, z kim ma złe relacje. Chciałabym, żebyś powiedziała mu, moja droga, że to była chyba pomyłka, że nie powinniście byli tego zrobić. On sam jest bardzo zawstydzony. I powiedz mu na przykład jeszcze, że
No, opowiedz dramatyczną historię, jak bardzo się boisz, że życie w ogóle się tak ułożyło. A możecie usiąść i rozmawiać tutaj, bo jednak żebyś ty siedziała na tym krześle przy fortepianie, to tak nie wygląda za bardzo fajnie. Od tego macie salon teraz zrobiony, kochanie moje, żebyście z niego korzystały. Korzystali, przepraszam, nie, tylko baby mieszkają w tym domu. Czy Audrey mnie posłucha, czy nie tym razem? Zobaczymy zaraz. On chyba podziela twoją opinię na ten temat, słuchaj. Też nie bardzo wygląda na usatysfakcjonowanego tym wszystkim. Pewnie tak, wszyscy myśleli, że to będzie tak ładnie i teraz Audrey znowu będzie z Jerrym, a znowu wam tutaj komplikuje. Taka jestem wredna. Taka ze mnie wredna istota. Ale życie nie jest takie piękne, moi drodzy. Życie się tak nie układa wszystko od razu. Natomiast chciałabym, żebyś... Więc tutaj nie wiem co. Obejmij go na pożegnanie. O, widzisz, jaki on jest biedny, załamany tym, że tutaj jesteście. Zauroczeni, obejmij go na pożegnanie i to by było chyba tyle. Jest to tutaj przyjazne. Mogłabym zaryzykować i poprosić o zostanie tylko przyjaciółmi, jednak tego nie zrobimy, bo im wszystko tutaj zmaleje. Pożartuj z nim jeszcze o dawnych czasach. Ryan z Michaelem mieliście iść do szkoły. Przespaliście, godzina 9 już jest. Aż takiego spóźnienia od was nie chciałam. Biedny Michael. Myśl sobie, Boże święty. Rodzice znowu coś robią. Ja już mam dość. W ogóle taki podobny jest do ojca. Ojciec trochę wchodzi w niego. Aczkolwiek jednak jest podobny. Gdzie idziesz? Jerry, zostawiasz nas? Jerry chyba pójdzie też do pracy. Jerry, idziesz od nas? Nie, Jerry poszedł sobie pobiegać. Więc tak, Jerry nas zostawił, moi drodzy. Dla sportu. Jeżeli pamiętacie pierwszy opening, to powinniście kojarzyć Jerry'ego. A tu uwaga, uwaga, co idzie. Patrzcie, jaką sobie simkę stworzyłam ostatnio. Mieszka u Audrey. Co sądzicie? Tutaj mamy krótkie włosy, znaczy stworzyłam ostatnio. Dla osób, które oglądają moje filmy, będzie informacja, że... Słuchajcie, to jest Pani Wiosna. Pani Wiosna przerobiona w troszeczkę rebel stylu. Ale wydaje mi się, że fajna wyszła. A się Jerry za nią ogląda. Może zdjęcie zrobimy. Czy kolejna patologia by była? Nie, 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 nie. Już nie będziemy chyba tutaj mieszać kolejnych simek w życie. Ale oto taka powstała. I jest jeszcze jedna. Pani Lato jeszcze, słuchajcie. Przerobiłam ją i akurat dziewczyny zamieszkają, bo chciałam zobaczyć, jak wyglądały i zostały mi na tym sejwie. Tak czy siak, ty sobie zjedz, bo masz tutaj głód dosyć duży. I zastanawiam się, co byśmy mogli zrobić. A no tak, tak, jak już wam mówiłam, bo ja wam mówiłam przecież, co będziemy robić. Wpadałoby może Ryan z Michaelem, żebyście się spotkali ze swoimi dziewczynami, co? Tutaj byśmy wyczyścili Audrey. Chyba, że Audrey, zajmiesz się dzieckiem. Przed chwilą mi to nie wyszło u Barbie, ale może ty się wybierzesz na plac zabaw Grzybek z córeczką, albo ogólnie się z nią wybierzesz gdzieś. Córeczka śpi wprawdzie, ale mogłaby się obudzić. Mogłaby. Mogłaby skorzystać z nocnika swojego, który troszeczkę nieładnie pachnie, ale byłoby dosyć takie, wiecie, to dobre. I Audrey mogłaby zaprosić Jerry'ego i razem z waszą córeczką moglibyście się wybrać do jakiejś knajpki. Chcesz skorzystać, kochanie moje? Spróbuj skorzystać z nocniczka. Jesteś głodna? Ryan spotkał w szkole simkę o imieniu Klaudia, więc całkiem okej. Skorzystaj sobie. Niech mówię, bo mam tutaj chyba postawioną taką parcelę fajną. Nie wiem, czy fajną. W każdym razie tam napoje, soki, różne takie rzeczy można kupić. Więc byłoby całkiem fajnie. A jak nie, to zostanie nam plac zabaw Grzybek. Tylko ty sobie weź prysznic. Żebyś była czysta. Tak w miarę. Przynajmniej na to wszystko. Ty tutaj sobie już skorzystałaś. Skorzystałaś. To wypadałoby może, kochani, żebyś sobie zmieniła strój. Zmienimy ci strój na twój nowy strój codzienny. I zastanawiam się, czy nie będziemy powoli postarzać naszej maleńkiej Lili. Dawajcie znać, co o tym sądzicie. Natomiast my weźmiemy sobie emeczkę, wciśniemy i będziemy śmigać, słuchajcie, to, o czym wam mówiłam, do tego baru z sokami, czy coś takiego, co pobrałam. Nawet nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądać, więc jak będzie nie fajnie wyglądać, to się wrócimy. Gdzież to było? To było chyba w Newcrest, bo ja wszystkie takie rzeczy kładę w Newcrest. To jest tu. Snack bar, taki mały. Więc snack bar to nie z sokami, no ale dobra, nieważne. Never mind. Bierzemy Lily, bierzemy Jerry'ego. Idziemy, może będzie fajnie. Patrzcie, jakie cudo słodkie, ale wiecie, co się stało? Lily nie może odwiedzić tej parceli i została wysłana do żłobka. Tutaj trochę to kwadratowe jest, nie wiem, czy to u mnie. Chyba u mnie. Może to nie powinno być takie brzydkie.
A nieważne. Wysłali nam Lili do żłobka, a tutaj mamy takie coś fajnego, jak widzicie. Na otwartym powietrzu, na świeżym powietrzu, przy naszej tutaj eleganckiej restauracji, ale słodkie jest takie, że musimy sobie tutaj siąść. Czy możemy poprosić o stolik? W takim razie wy sobie pójdziecie tutaj we dwójkę. Na przyjacielskie spotkanie, moi drodzy. Żadnej miłości. Omówicie może szczegóły podziału jakiegoś majątku, czy coś w tym stylu, skoro Jerry żyje. Albo może mu pogratulujesz, że przeżył w ogóle i że żyje. Chociaż chyba to już robiłaś. Patrzcie, jaka jazda! Ale czad! Ale kelner, ja nie mogę! O, ja nie mogę! Dobra, my z chęcią tutaj zostaniemy, bo jest przefajnie. I zobaczymy, co nam ta restauracja w ogóle oferuje za jedzonka. Panie kelneru, kelnerze, przepraszam. Czy możemy zamówić do stolika? Zamów do stolika w takim razie. Szkoda, że nie ma tutaj Lilki. A gdybyśmy na przykład postawili, słuchajcie, krzesełko dla małych dzieci, to czy dalej by się nie dało, jak myślicie? Czy dalej byłoby to niemożliwe? Na przykład zamiast tego, słuchajcie, krzesła zielonego, ja bym tutaj wcisnęła... Tylko niech się nam to wczyta. Restauracja, wygoda... Dla dzieci, o właśnie dla dzieci, mebelki dla dzieci i byśmy poszukali sobie tutaj właśnie tego siedzonka, tylko może bardziej takiego kolorowego, zielonego, żeby pasowało. U. I mielibyśmy, i moglibyśmy tutaj przeteleportować ciebie, przenieść tutaj dziecko. Jest dziecko w takim razie. Hej, widzicie? No możemy posadzić dziecko przy nas. Więc wszystko tutaj jest tak, jak chciałam. Brawa dla mnie, że się z tym zapoznałam, a ty to traktujesz jako randkę. Randka w porze obiadowej. No, no, gratulacje. Ale dobrze, że możemy ze sobą wziąć dziedzinkę. Dziedzinka, jak się czujesz? Dziedzińce brakuje zabawy, więc to tym bardziej fajnie. Ona chciała w ogóle objąć tatusia, chciała rozmawiać o imprezie z Simem o imieniu Jerry. Więc no tak wszystko spełniliśmy. Tylko spadaj tutaj, Denis, od naszego siedzenia. Bo tutaj my siedzimy. Z mężem Audrey. Byłym. O, i usiądziesz sobie, Audrey. I Lilusia, kochanie moje, skoro już tutaj siedzisz, to na przykład zabawne opowiedz dowcip tatusiowi. I mogłabyś podnieść pomoc podłe zabawne, rób zabawne miny do mamusi. Szkoda tylko, że Ryana i Michaela nie ma. Czemu wstajesz? Usiądź. Usiądź i rozmawiaj z wszystkimi. Nie wstawaj. Niepotrzebnie wstajesz. Ja bym chciała, żebyś jeszcze, słuchaj, co byś mogła tutaj zrobić? Wyjmij przyjazne, no raczej zabawne, żeby tutaj rozśmieszyć. Opowiedz śmieszną historię maleńkiej. I mogłabyś z przyjaznych ze swoim Jerrym poplotkować. Więc takie, słuchajcie, centralnie przyjazne stosunki między Audrey a Jerrym. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, czy to się w jakikolwiek sposób nam jeszcze rozwinie. Natomiast nasz sexy kelner z brzuchem na wierzchu, możesz do nas podejść. Jeszcze senior do tego. Restauracja, zamów do stolika. Bo Audrey by sobie coś zjadła, jest głodna. Zobaczymy, co w ogóle tutaj jest do jedzenia. A ty jesteś? Nie, ty jesteś po prostu dorosłym. Ale jest tak cudowne, naprawdę tak strasznie mi się podoba ta knajpka. Może ja wam pokażę informacje o niej, bo pewnie będziecie pytać, więc weźmy sobie na chwilę do galerii. I już wszystko zobaczycie, co i jak. Słuchajcie, to jest ta restauracja. Sims Proved. W każdym razie stworzyła, stworzyli, stworzyło, czy też stworzył nam tę restaurację. Polecam, bo jest przesłodka, to sobie już zamkniemy i czekamy, aż nam pan kelner podejdzie do nas z ofertą jedzonka. Kelner, chodź do nas. I co byśmy chcieli? Herbata, ostre skrzydełka, woda, sok pomarańczowy, koktajl owocowy, więc takie naprawdę owocowe rzeczy tutaj mamy. Musli, sałatka, mamy ciasta, mamy deserki, więc fajnie, kurczę, naprawdę fajnie. Ale tu wypadałoby sobie zjeść takie coś śniadaniowego bardziej, więc ja bym poprosiła tak. Dla Audrey koktajl owocowy. Dla Jerry'ego poprosimy wybór szefa. Albo nie, dla Jerry'ego Sunset Wally będzie. A dla Audrey może, nie wiem,
Koralinę. O, koralinę, koralinę jednak nie, koralinę. Audrey sobie zjesz te galaretki może owocowe, natomiast Jerry, ja bym chciała, żebyś ty sobie zjadł. A warzywną tempurę sobie zjedz. Dobra. A możemy dać coś małej? No daj jej na przykład napój, kochanie. Sok jabłkowy, miałam nie robić tego. Daj jedzenie z wyposażenia, mamy coś w wyposażeniu. Kwiat śmierci, no na pewno się tym naje dziecko. A daj jedzenie. Mus jabłkowy, chipsy, kanapka, płatki zbożowe, groszek, jogurt możesz jej dać? Ryan spotkał... O, spotkał Emmę, widzicie? Jest Emma. Poznał Emmę, moją simkę, którą stworzyłam. Dziecko ma jedzenie, my możemy sobie już usiąść, bo ty byłaś głodna, czy już nie jesteś? Nie, w sumie nie jesteś głodna, no ale byłaś głodna, jak się tutaj wybieraliśmy. Jeszcze bym chciała, żebyś może... zabawne... Żartuj o modzie. A ty już się jak czujesz? Dosyć dobrze. Zabawy jeszcze troszkę ci wprawdzie brakuje. To może jeszcze do tatusia tutaj opowiedz głupawą historię. I możesz tutaj pleć androny. Widzę, Jerry zamawia dla całej rodziny. I słuchajcie, tym naszym jedzonkiem będziemy powoli kończyć naszego gameplaya. Jeszcze nie teraz, poczekamy na to, co nam przyniosą. Jeszcze się troszeczkę może tutaj pobawimy. A przyszły gameplay zaczniemy sobie już... miejsca, w którym teraz zakończymy. Gdzie idziesz, Jerry? Jerry może idzie się wysiusiać. Czemu płaczesz? Czemu płaczesz? Jesteś przecież rozbawiona. No właśnie, opowiedz Audrey głupawą historię. Głupawą historię chciała ci córcia opowiedzieć. Czemu ją wyciągasz? O jaziu. No... Dobra, no skoro ją wyciągasz, to okej, ale sobie usiądź chociaż. Nie wiem, podnosisz, odkładasz, podnosisz, odkładasz. Nie tu miałaś siedzieć. Miałaś siedzieć przy stoliku, ponieważ wy macie przecież swój stolik. Ile razy ją jeszcze podniesiesz i spuścisz? No, wreszcie. Ale Lily jest ładna. Jest naprawdę ładna dziewczynka. I co ty byś chciała? Ty byś chciała objąć i opowiedzieć historię. To może obejmij tatusia w takim razie. Obejmij. Proszę bardzo, zamówienie gotowe. Smacznego, moi drodzy. Patrz, jak to ładnie wygląda wszystko. Możesz zrobić zdjęcie? Zrób zdjęcie potrawy molekularnej. Jumpej! Ej, ja wam tu przybliżę, bo to jest takie słodkie, że... Tylko Jerry jest jakiś taki trochę smutny. Ojeju, Dzidzia jest przeurocza, moi drodzy. Nie wiem, jak wy sądzicie. Ale jest przeurocza, a my powoli będziemy kończyć. Będziemy kończyć, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. A, i zanim w ogóle pa, pa... to pamiętajcie oczywiście o Facebooku, Instagramie, Snapchacie, Team Scarlet. Team Scarlet, moja grupa. Zachęcam was do odwiedzenia Team Scarlet i zachęcam was do sprawdzenia mojego sklepu z koszulkami. Jeżeli chcecie trzymać się cieplutko na jesień i móc sobie pić herbatę z kubka z tym napisem, to możecie go tam zamówić. Więc trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!